Wojciech Chmielewski. Powiedz im to, aniele. Szandor, no Szandor, wyjdź już z łazienki. Chodź do stołu, zaraz minie południe. Idę. Tu w Kalifornii nawet w grudniu niebo jest jaśniejsze. O, to pewnie dlatego, że tu jest zupełnie inne powietrze. No siadajże. Już nalewam zupę. Bogracz, tak jak lubisz, z lanymi kluseczkami. Z kluseczkami? Niesamowite. Mamy jeszcze pieczoną gęś. Bój się Boga, kobieto. Pachniało tak, że myślałem, to musi być gęś. A skąd ty to wszystko? Pewnie byłaś w węgierskim sklepie, prawda? Przyznaj się. A na deser? O, deser. Twoje ulubione. No, zgadnij. Tak. Naleśniki z orzechami i czekoladą. Pyszności. Niebo jest tu bledsze. Palmy szeleszczą na wietrze. Ocean szumi, ale twoje naleśniki powinny smakować tak, jak w Budapeszcie. Pamiętasz chyba, jaką zrobiłem furorę? O, no tak. Wiele osób wzięło potem ode mnie przepis. Myślę, że za kilkadziesiąt lat turystom na Węgrzech będzie się wmawiać, że te naleśniki to tradycyjna potrawa budapesztańska, a nie wymysł Loli. Za kilkadziesiąt lat? Założę się o dowolną sumę, że to dzieje się już dzisiaj. Wiesz, ile lat minęło? Zresztą to nieważne. No, zapalam świecę. Świętujmy więc w imię Boże. Najbardziej brakuje mi tutaj śniegu. Jak co roku tęsknię za białym puchem, a ty? Szandor, co się stało? Posmutniałeś nagle. Ach, to nic. Wspomnienie tamtego roku. Strasznego roku 1956. Wtedy też była Wigilia. Ile to już lat? Dokładnie 30. Daj spokój. Pomyśl o czymś przyjemnym. Na przykład o propozycji tego krajowego wydawnictwa. Chcą wydać kilka twoich rzeczy. No pomyśl, Szandor. Węgrzy znowu sięgną po twoje książki. Będziesz do nich mówił. Może na nowo wystawią przygodę w teatrze? Nie jesteś ciekawy, jak po dziesięcioleciach przyjmą ten dramat? Będzie jak dawniej, kiedy mieszkaliśmy w Budzie. Czy to nie wspaniałe? Naprawdę w to wierzysz? Nie, to już nigdy nie wróci, Lola. Nigdy już nic nie będzie jak dawniej. A ja przemyślałem całą rzecz tej propozycji. Wiesz co? Dopóki Armia Czerwona będzie stacjonowała na Węgrzech, ani jedna moja książka tam się nie ukaże. Ani jedna. Szkoda. Wielka szkoda. Ale rozumiem cię. To przecież jedyne, co masz. Co jeszcze mamy. Nasza duma. Węgrzy zawsze byli dumni. Gęś jest wspaniała. Podejrzewam, że sama robiłaś nadzieję, co? No, przyznaj się, Lola. Pewnie, że to ja. A co ty myślałeś? Sił mam coraz mniej, ale przecież mamy święta. Zestarzeliśmy się, to prawda. Święta. W Ameryce wszystko jest takie oczywiste. Dzieci dostają prezenty, sklepy mają wyższy utarg, wszyscy syci, obywatele udają się do swoich domów. Spokój. Nuda nawet. A my wciąż nie możemy się do tego przyzwyczaić. Nie przyzwyczajmy się nigdy, Lola. Taki już nasz los. Naszego świata już nie ma. Naszego prawdziwego świata. Węgier, dla których biły nasze serca. Dla których byliśmy gotowi zginąć w każdej minucie naszego życia.
A w chwilach szczęścia, tych chwilach, kiedy nad Dunajem unosiła się mgła, albo pod koniec dnia w nagrzanym ogrodzie z tyłu domu słońce kładło ostatnie światło na liściach. W tych chwilach, Lola, chciałem umrzeć z uśmiechem na twarzy i pogodą w duszy. Och, przestań już prosić. Ty, Lola, jesteś wciąż piękną kobietą. Nawet teraz zbliża się nasz definitywny koniec. A wtedy? Pomyśl tylko, jaka byłaś wtedy, kiedy szłaś ulicą Miko, a wiatr podwiewał ci sukienkę zupełnie jak tej aktorce w amerykańskim filmie. Marilyn Monroe. Monroe? A tak, być może. No i co? Jak to co? Co z tego pozostało? Powiedz, Szandor. Pozostaliśmy my. I nic więcej. Nie myślisz już o kraju? O ludziach, którzy tam żyją? Nie uwierzę. A to pamiętasz? Aniele z nieba, zejdź nareszcie. Pozostań w mroźnym Budapeszcie. W krąg ruskie czołgi, mury białe, zastygły dzwonki oniemiałe. Tu pierwsza gwiazdka nie rozbłyśnie, blask na choinkach nie zawiśnie. Jest mróz i głód i jęk rozpaczy. Opowiedz światu, co to znaczy, i wykrzycz wszystkim z głębi nocy wieść o cudownej boskiej mocy. Tu sekcja węgierska Radia Wolna Europa. Jest 1 listopada 1956 roku. Powstanie węgierskie trwa już tydzień. Wczoraj oddziały sowieckie wycofały się z Budapesztu i stanęły około 20 kilometrów od miasta. Nadamy teraz wystąpienie premiera węgierskiego rządu Imre Nagy. Ludu Węgier, w minionym tygodniu z tragiczną szybkością rozgrywały się krwawe wydarzenia. Fatalne następstwa straszliwych błędów i zbrodni minionego dziesięciolecia rozwierają się przed nami. W ciągu tysiącletniej węgierskiej historii los nie skąpił całemu narodowi ciężkich ciosów. Lecz takiego wstrząsu ojczyzna nasza być może nie przeżywała nigdy. W celu przerwania dalszego rozlewu krwi rząd zalecił powszechne przerwanie ognia. Polecił siłom zbrojnym, aby otwierały ogień tylko wówczas, gdy zostaną napadnięte. Równocześnie rząd wzywa wszystkich tych, którzy chwycili za broń, niechaj powstrzymają się od wszelkiej akcji wojennej i niechaj bezzwłocznie składają broń. Rząd węgierski uzgodnił z rządem radzieckim, iż oddziały radzieckie wycofają się z Budapesztu do dnia wczorajszego, co stało się faktem. Prowadzimy dalsze pertraktacje w sprawie stosunków z Węgierską Republiką Ludową a Związkiem Radzieckim w duchu przyjaźni, na zasadzie równości między krajami socjalistycznymi. Pertraktacje będą dotyczyły między innymi całkowitego wycofania radzieckich sił zbrojnych z terytorium Węgier. Aby do tego doszło, rząd węgierski postanowił o pełnej neutralności Węgier i wycofaniu naszego kraju z członkostwa w Układzie Warszawskim. Wzywamy Organizację Narodów Zjednoczonych do niezwłocznego przysłania na Węgry swych przedstawicieli w celu nadzorowania procesu pokojowego. Ludu Węgier, nikomu nie może stać się żadna krzywda za udział w walkach zbrojnych. Rząd przedłoży Zgromadzeniu Krajowemu projekt, aby herbem państwowym był znowu herb Kossutha i aby dzień 15 marca został świętem państwowym.
Proszę państwa, państwo prosto z Budapesztu, prawda? Proszę tutaj ze mną. Dzień dobry, nazywam się Sándor Maroy. Jestem pisarzem. Pracuję w radio. Niedawno przyleciałem do Monachium ze Stanów Zjednoczonych. Usiądźmy, proszę, opowiadajcie. Mówcie. Mówcie. Ale z czego tu zacząć? Rosjanie zaatakowali nas zupełnie niespodziewanie. Najpierw wycofali się z Budapesztu. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że na dobre. Przecież uznali rewolucję, obiecali nam wolność. Tysiące ludzi uciekały przez granicę. Było wolno. No co oni bali się wychodzić z czołgów. Ja też... Tylko z Tobołkiem. Mąż poległ 25 października podczas manifestacji. Węgry są zrujnowane. Budapeszt zniszczony. Teraz Armia Czerwona nie wycofa się na pewno. Zostaną na długo. Na długo. Więc powiada pan, że już za późno. Za późno. Gdyby po apelu Nodzia i prośbach prymasa przysłali choćby obserwatorów z ONZ, gdyby do Budapesztu przyleciał sekretarz generalny, Sowieci nie zdecydowaliby się na rzeź. Ja też leciałem do Europy z myślą, że wrócę na Węgry. Wyjechałem z kraju w 1948, ale teraz... Niech pan nie wraca. Trupy na ulicach, wszędzie pełno krwi. Czy pan wie, jak teraz wygląda miasto? Ja uciekłam już po sowieckim szturmie po 4 listopada. Zapewniam pana, że poległy tysiące ludzi, a jeszcze więcej jest rannych. Szpitale są przepełnione, brakuje krwi i lekarstw. I kto za to odpowie? Gdzie pani mieszkała? Ulica Węgierskich Jakobinów, numer 12. Tam na rogu był niewielki antykwariat. Tak. Może się zachował, nie wiem. Dokładnie pamiętam zapach jego wnętrza. Właścicielem był pan Selmeci, wielbiciel Goethego, Schillera. Tak, pamiętam. Proszę pana, my wszyscy myśleliśmy, że zdobędziemy status neutralnego kraju. Że będziemy żyć bez cenzury, bez pieki, przesłuchań i tortur i wszechobecnej komunistycznej indoktrynacji. Przecież nie jesteśmy dużym narodem. Przynajmniej to się nam należy. Po tym, co się stało, może najwięksi sadyści odejdą z bezpieki. Wszystkie zachodnie radiostacje przez lata opowiadały nam, że istnieje solidarność Zachodu. Tej Europy, do której Węgrzy należą od tysiąca lat. Do której niegdyś przybyli. A teraz? Co będzie teraz? Teraz jest już ten nowy rząd. Z Kadarem. Całkowicie zależny od Moskwy. A gdzie jest Nodź? Co z nim? Wierzyć się nie chce, że Zachód na to pozwolił. Przed II wojną światową ten sam Zachód obiegło hasło nie chcemy ginąć za Gdańsk. Po czym Hitler zajął pół Europy. Ale jak widać, praktyczne skutki zastosowania tego hasła trwają do dzisiaj. My tego nie możemy zapomnieć. Niech pan o tym powie. Niech pan napisze. Jaki jest pani zawód? Jestem... To znaczy byłam nauczycielką. Wie pan co? Przez szereg lat staraliśmy się z mężem o dziecko. Nie mogłam zajść w ciążę, leczyłam się. A potem okazało się, że to mąż powinien przebyć kurację. Więc i on się leczył. A teraz... Po jego śmierci. Może dobrze, że to dziecko się nie urodziło. Proszę pani. A pan czym się zajmował? Jestem studentem. Chciałem powiedzieć, byłem studentem Politechniki. Aż się wierzyć nie chcę. Jeszcze kilkanaście dni temu, 31 października, staliśmy z chłopakami na rogu, z butelkami w rękach, paliliśmy papierosy. Radio stojące w oknie podawało wiadomości, wokół panowała atmosfera zwycięstwa, paliły się lampiony, tego się nie da opowiedzieć, biły dzwony. Rosjan nie było już w Budapeszcie, byliśmy my, wolni Węgrzy. Szkoda, że mnie tam nie było. Tak, jest czego żałować, chociaż teraz... Ale wie pan co? Największe kłamstwo o powstaniu będzie takie, że to premier Nodź wywołał szturm Sowietów na Budapeszt, bo ogłosił neutralność i wyjście z Układu Warszawskiego. Naprawdę było odwrotnie. On wiedział, że przybywają nowe oddziały. Pierścień wojsk wokół stolicy gęstnieje. Wiedział, że w końcu zaatakują. Dopiero wtedy to ogłosił. Bo to było jedynym ratunkiem. O tym niech pan pisze, mówi w radio. Dla Zachodu ważniejszy okazał się kanał Suezki. Opowiem coś panu. Walczyłem w Budapeszcie do 6 października. Dzień wcześniej rozwaliliśmy ruski czołg i wzięliśmy załogę do niewoli. Rozmawiałem wtedy z podoficerem, który w pewnym momencie spytał mnie, pokazując nasz parlament, czy to Reichstag. Oni cały czas byli przekonani, że są w Berlinie i gromią faszystów. Tak, to prawda. Inni myśleli, że Dunaj to kanał Suezki.
Ci żołnierze w ogóle nie wiedzieli, gdzie są. Gdyby tylko dostali taki rozkaz, zrównaliby Budapeszt z ziemią. Ja pamiętam ich z 1945 roku. Mieszkałem wtedy na wsi, pod miastem, bo w mój dom uderzyła bomba. Stacjonowali u nas kilka tygodni, a ja, od kiedy napotkałem pierwszego rosyjskiego żołnierza, starałem się nauczyć patrzeć na nich i rozumieć ich bez żadnych uprzedzeń. Bez antybolszewickiej propagandy, którymi przez lata karmiła nas prasa. Takie powziąłem postanowienie i trzymałem się go z żelazną konsekwencją. I co pan odkrył? Jest w Rosjanach jakaś inność. Co stwierdzam bez krytykowania, bez uprzedzeń. Wie pan, przed wojną sporo jeździłem po Europie. Mieszkałem we Francji, w Niemczech. Wydaje mi się, że rozumiem ludzi wychowanych w kulturze Zachodu, nawet prostych. Szwajcarskiego chłopa, niemieckiego rzemieślnika, francuską sklepikarkę. Rosjan jednak nie sposób do końca zrozumieć. Nie oceniam tego, po prostu stwierdzam fakt. Co zresztą jest bardzo ciekawe. Może być twórcze. W Budapeszcie jednak nie zachowali się, jak pan to ujął, twórczo. Tak zwany cywilizowany świat będzie pewnie głosił, jak pan zauważył, że sami ich sprowokowaliśmy. Czy tak? Już słyszę głosy zachodnich kawiarnianych komunistów. Tego obawiam się najbardziej. Oni chcą w to uwierzyć. I uwierzą. A z nimi spora część opinii publicznej. Więc niech pan zrobi wszystko, by tak się nie stało. Obiecuje pan? Niech pan nam to obieca. Drodzy rodacy, pozostaliśmy sami ze swym losem. Węgierski naród po krwawo stłumionym powstaniu dziś stoi nad swymi trumnami i przed światem. Okłamał go polityk, kiedy stojąc na jakiejś beczce obiecywał wolność i chleb. Okłamywali pisarze, kiedy przez lata śpiewali mu do ucha, że oto powstaje nowy, wspaniały świat. Okłamywali wszyscy zbłąkani czy karierowicze, którzy wszelkimi narzędziami propagandy pomagali zetrzeć na papkę w jego duszy wiarę w to, że nędza i nieszczęście mogą się jeszcze odwrócić. Dzisiaj trumien jest wiele, a dół głęboki, gliniasty. Węgrzy milczą, widać chude, zapadnięte twarze, podkrążone oczy. Kapłani pochylają się nad trumnami, święcą zmarłych. My, Węgrzy, dajemy dziś prawdziwe świadectwo o Europie. Prawdziwa Europa jest dziś w Budapeszcie, gdzie na zgliszczach, w nieogrzewanych pokojach żyją głodujący ludzie. Tak, to my wykazaliśmy się w dniach powstania odpowiedzialnością za nasz świat, za Europę Szekspira, Dantona, Schillera i Petefiego. Potwierdziliśmy naszą krwią, że religia wolności, o której pisał Benedetto Croce, jest niepodważalnym faktem i że nie pokona jej brutalna siła komunistycznego imperium. Dzisiaj na Węgrzech, na wszystkich cmentarzach, wzdłuż dróg, a także w oknach domów w miasteczkach i wiejskich chałupach płoną znicze. To symbole naszej pamięci o tych, którzy zginęli w dniach powstania. Polegli w walce o wolność i leżą gdzieś nawet niepochowani albo spoczywają w pośpiesznie wykopanych grobach. Dzisiaj pogrążeni jesteśmy w żałobie po tych, którzy ponieśli najwyższą ofiarę. Na pewno nie pozostanie nadaremna. Jako że bezpośrednio po krwawym stłumieniu naszego powstania ludzie nie umieli mi odpowiedzieć, dlaczego tak się stało, często rozmawiałem o tym z Bogiem. Tak mu powiedziałem: Wszechmocny Boże, zlituj się nad nami i bądź nam miłosierny. Wierzę w jedynego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi. Lecz więcej już nie wierzę w to, że za wszystko, co się dzieje na świecie, można przerzucić odpowiedzialność na Twoją opatrzność, Boże. Odpowiedzialny jestem ja. Ja, Ty, On. Drodzy rodacy, dzień po dniu, godzina po godzinie trzeba działać, dawać, wzmacniać, nauczać, ukrywać, wytężać uwagę dniem i nocą. Przeżyć, żeby potem ci, którzy nas przeżyją, odmówili Ojcze nasz.
żeby wypowiedzieli ze wszystkimi konsekwencjami i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Żegnam się z wami, drodzy rodacy, tymi właśnie słowami. Mówił Sándor Márai. Pan pozwoli, tu koło pana jest wolne, czy można? Proszę, proszę. Wszystkie stoliki zajęte, na dworze taki ziąb, że na ławce w ogrodzie angielskim już się nie da wytrzymać. A no nie da. W końcu niedługo zima. Ale tu w Monachium da się ją jakoś przetrwać. Dużo kawiarni, a i piwiarnie czynne bez przerwy. I ogrzewane. Może jednym jest teraz źle, żeby innym mogło być dobrze. Nie, to chyba zbyt banalne. Aż nie, nie, skądże. W tym jest racja. W tym systemie zawsze jedni będą na górze, a inni na dole. Tylko, proszę pana, rewolucja zdołałaby to zmienić. Ale widzi pan, rewolucję proletariacką przeprowadzono do końca dopiero w jednym państwie i tam jest inaczej. Po upadku faszyzmu tylko komunizm jest dziś siłą mogącą zmienić to, o czym pan powiedział, żeby jednym nie było źle, a drugim dobrze. Wielkie słowa, rewolucja, komunizm. Ja miałam na myśli zupełnie coś innego. No cóż z tego, kiedy tak wiele osób, a nawet całe narody nie chcą tego zrozumieć. Mimo wojny, mimo zniszczeń. Czego zrozumieć? Co, nie czyta pan gazet? O, tu w mojej jest obszerna relacja z walk. Właściwie z zakończenia walk na Węgrzech. Mały kraj, dziwny naród. Przybyli do Europy chrześcijańskiej i łacińskiej dopiero pod koniec IX wieku. Barbarzyńcy, koczownicy, dzicz. Dopiero nasz cesarz Otto I powstrzymał ich napór w bitwie na Lechowym Polu. I jakoś pozostali nad Dunajem, czerpiąc z naszej cywilizacji. Przetrwali. Dobrze, ale teraz... Co teraz? Wie pan, ja mam wrażenie, że małe europejskie narody, którym po II wojnie została udzielona szansa budowania komunizmu, w ogóle nie potrafią z tego skorzystać. Nadrobić dziesięcioleci zacofania, zbudować sprawiedliwego porządku, w którym nie byłoby tego, co utrwaliło się na Zachodzie, burżuazji nieczułej na potrzeby robotników. Oto co, szanowny panie? Panu zapewne chodzi o powstanie na Węgrzech. O właśnie. Powstanie. Ja bym tego tak nie nazwał, raczej bunt. Ale niech panu będzie. To powstanie na Węgrzech daje na Zachodzie argumenty skrajnej reakcji. Argumenty przeciwne budowaniu nowej Europy, sprawiedliwszej, w której będzie się liczył przede wszystkim człowiek, a nie kartel, kapitał, monopol, interes jednej tylko grupy. I pan uważa, że idealny ustrój istnieje już w Rosji Sowieckiej? Że tam liczy się przede wszystkim dobro jednostki. Ja tylko nie ulegam tutejszej antykomunistycznej propagandzie. Zapewniam pana, że bardzo łatwo jest odwrócić pana rozumowanie. Powiedzieć, że to właśnie na Zachodzie prawa jednostki są jeszcze w poszanowaniu, a w ZSRR już ich nie ma. Tam powstaje zupełnie nowy typ człowieka, dla którego nie liczą się podstawowe wartości moralne, bo zostały za nim wytrzebione terrorem. Zgnojone w łagrach. W tak zwanym człowieku sowieckim tkwi tylko jedno. Bezrefleksyjne poddanie się władzy, podszyte zwierzęcym strachem. Czy pan chciałby, żeby reszta Europy też tak wyglądała? Drogi panie, a skąd ta wiedza? W pana wypowiedzi słyszę najgorsze sformułowania propagandy hitlerowskiej. Czyżby? Z którego roku? Czy z tego tuż po pakcie Ribbentrop-Mołotow? Kiedy dwaj najwięksi tyrani ślubowali sobie przyjaźń? A może twierdzi pan, że robili to dla dobra robotników? A co do małych narodów w środkowej Europie... Zawsze był z nimi problem, chyba przyzna to pan bez dyskusji. Wybujałe ambicje, kompleksy, nacjonalizmy. Zapewne napisali tak w pana gazecie. Ja jednak mam wrażenie, że ich historia, także ich dzień dzisiejszy... są dużo bardziej skomplikowane. To dlaczego nie chcą u siebie sprawiedliwszych rozwiązań?
Czy nie będzie im lepiej, dostatniej, kiedy zbudują u siebie komunizm? Dostały taką szansę. Polska, Czechosłowacja, Węgry, niemal całe Bałkany, nawet część Niemiec. Tym pan tłumaczy sowieckie czołgi na ulicach Budapesztu? Szansą na budowę lepszego ustroju? To bardzo ciekawe. Przypomina mi się zaraz bitwa pod Maratonem. Pamięta pan? Gdzie jak gdzie, ale w Niemczech filologia klasyczna stała zawsze na bardzo wysokim poziomie. Więc na pewno pan to pamięta. Grecy postanowili walczyć z perskim państwem, Molochem, dla którego byli peryferyjnym ludem. I po co? Czy nie lepiej było włączyć się w budowę rozległego imperium pod rządami władców z Persepolis? Tak byłoby łatwiej, rozsądniej. Jak pan myśli, dlaczego jednak my, wszyscy w Europie, stoimy dziś raczej po stronie garstki Greków? Pan, jestem tego pewien, stoi po stronie garstki Greków z Budapesztu. To się daje zauważyć. Moja osoba jest może najmniej istotna. Jestem Węgrem. Naprawdę proszę mi wybaczyć, nie wiedziałem. Czy pan... Ależ ze mnie głupie. Nie czuję do pana urazy. Gdyby tak było, już dawno nie siedziałbym przy tym stoliku. Pański niemiecki, mówi pan bez najmniejszego akcentu. Po niemiecku mówię od dzieciństwa, pochodzę z górnych Węgier. Tacy jak pan. Ludzie stamtąd, rozumiejący naszą kulturę, mówiący naszym językiem, to już prawdziwa rzadkość. Dlaczego mówi pan stamtąd? Czy odmawia pan miana Europy krajom znajdującym się obecnie pod okupacją? Proszę mnie źle nie zrozumieć. Ja naprawdę wierzę, że to może być szansa dla całego kontynentu. Dobrze. Widzę, że nie podważę pana wiary. Zresztą nawet nie miałem takiego zamiaru. Chciałbym tylko, żeby pan, człowiek wykształcony, obecnie wierzący komunista, nie mając jednak pojęcia o ogromie sowieckich zbrodni, wiedział, że są na świecie ludzie, którzy uważają komunizm nie za jakąś mityczną szansę, ale wyłącznie za dzieło niewielkiej, sadystycznej grupki inteligentów, krwiożerczej i głupio teoretyzujących. Robotnicy i chłopi nie mieli z tym nic, drogi panie, wspólnego. Tak jak ja, myśli już wielu tu po naszej stronie i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Tylko wtedy prawdziwa Europa ma szansę ocalenia. Miesiąc temu starali się ją uratować moi rodacy i kraj spłynął krwią. A co do mnie, to zgodzę się z panem. Stanowię dziś prawdziwą rzadkość. Tacy jak ja odchodzą. Właściwie już ich nie ma. Mój świat, drogi panie, dawno obrócił się w popiół. Teraz kolej na mnie. Z raportu policji w San Diego, Kalifornia, 22 lutego 1989 roku. Na posterunek policji zadzwoniła Margaret Olmsted, sprzątaczka. Powiadomiła, że w jednym z mieszkań, w których co tydzień sprzątała, znalazła zwłoki starszego mężczyzny zamieszkującego lokal. Na miejsce zdarzenia przybyli policjanci Jeremy Snyders i Ron Carver i po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzili, znaleziono zwłoki mężczyzny w podeszłym wieku, który najprawdopodobniej strzelił do siebie z pistoletu. Broń zabezpieczono. Wezwany lekarz stwierdził zgon. Oględziny mieszkania wykazały ponadto, że poza standardowym wyposażeniem znajduje się tam skrzynia okrętowa. Po jej otwarciu okazało się, że jest niemal w całości wypełniona papierami, książkami, maszynopisami, notatkami w języku, którego żaden z obecnych przy oględzinach nie potrafił zidentyfikować. Dopiero po przybyciu na miejsce reporterów stwierdzono, że jest to język węgierski, a denat był najprawdopodobniej Węgrem. Po kolejnych kilku godzinach zidentyfikowano zwłoki. Należały do obywatela amerykańskiego pochodzącego z Węgier, Szandora Marojego. Denat od pewnego czasu mieszkał sam. Niedawno zmarła jego żona. Był pisarzem. Lola,
Nie? Nie została gdzieś odrobina truskawkowej palinki? Truskawkowej palinki, tak wiem, że to twoja ulubiona. Powinno jeszcze coś być. Zawsze smakuje tak samo, wywołuje wspomnienia. Pamiętam, jak piłem ją w niebieskiej baryłce w Budapeszcie. No. Mieli najlepszą truskawkową palinkę w mieście. W dobrym tonie było pić ją z rana. Aha. Tak robili tylko prawdziwi dżentelmeni. Z kolei najlepsze wino podawali w srebrnej kaczce. Zresztą nie tylko tam. Tak, pamiętam. Każda winiarnia, Lolu, kryła w sobie wiele tajemnic, których strzegł właściciel. Do swej piwnicy wpuszczał tylko wtajemniczonych. Tam przy wybranych beczkach miał miejsce ceremoniał próbowania. Już nie mogę sobie przypomnieć, jak pachniały brzegi Dunaju. Jak hałasowały mewy. Odzywał się gwizdek parowozu ruszającego z dworca i słyszanego w nadrzecznych krzakach. Piwnica winiarni jest przyjemnie chłodna, a zmęczony próbowaniem trunku gość mógł tam sobie nawet uciąć drzemkę. Restauracyjki w dzielnicy wodnej. Na tarasach u beczka hoduje się oleandry. Widzę, jak po stromej uliczce schodzi kobieta. Słyszę stukot jej bucików, osłania się parasolką od porannego słońca. Przeszła. Szandor, co to był? Dzień zawsze zaczynaliśmy od tartego jabłka z sokiem cytrynowym. Jeszcze w łóżku. To dodawało energii, odświeżało. Potem ty szedłeś do łaźni. A ty na targ. Po owoce, kwiaty, ryby. Szłam nad Dunaj, bo wiedziałam, że jest wieczny. W łaźni po masażu zawsze trochę drzemałem w basenie z gorącą wodą. Czasem spotykałem przyjaciół. Moczyli dostojne brzuszyska w ciepłych, leczniczych wodach. Dyskutowaliśmy o polityce, literaturze i o pogodzie. Nurt rzeki był spokojny, ciepły, albo przeciwnie, spieniony, groźny. To wszystko miało swoje znaczenie. Potem wracałem do domu i pisałem. O, tak. Długo pisałeś, dużo pisałeś. Pisałem, bo znałem Węgrów. Wiedziałem, jacy są w młodości. Wszyscy podobnie trochę do Don Kiszota, gotowi szarżować na wiatraki. Obserwowałem, jak się zmieniają, jak statecznieją. Jak bardzo związują się wtedy z pejzażem, z miastem, albo ze swoją wsią. Jak ważne stają się dla nich rytuały codziennego dnia, tradycja. Jak dumni są z siebie, kiedy robią zapasy z wina, wędlin, owoców, warzyw. Kiedy wypełniają biblioteczne szafy książkami węgierskich pisarzy. Jokajego, Krudiego, Araniego. I Szandora Marojego. Pisałeś do gazet, wychodziły twoje książki. Teatr wypełniała publiczność na premierach twoich sztuk. Mieliśmy przyjaciół. Wielu przyjaciół. Wszyscy oni. Ci, którzy jeszcze żyją, na pewno pamiętają twoje przyjęcia. No już na pewno nie zapomnieli, jak wtedy wyglądałaś, Lolu. Jak ich przyjmowałaś. Ja widzę każdy twój ruch, każdy gest, którym poprawiałaś peonię w kryształowej wazie na stole w jadalnym pokoju. Czasem mam wrażenie, że tylko my zostaliśmy. Że to wszystko był sen. Tylko, że on wciąż się śni. Nie odchodzi. No, dolej proszę jeszcze tej palinki. To już będzie ostatni kieliszek. No, wypijmy toast, Szandor. Za co? Za Węgry, za kraj, za rodaków. Niech im w ten świąteczny czas będzie jak najlepiej. Niech spełniają się marzenia. I za nas, Szandor. Za dwoje emigrantów z San Diego. Za wszystkich emigrantów. Może kiedyś powrócą do ojczyzny. Aniele, niech się wieść rozchodzi, że nowe życie z krwi się rodzi. Kiedyś spotkali się już przecie pasterz, osiołek, małe dziecię. W marzeniu sennym przystające,
gdy życie się rodziło w męce i nadal chronią cud przed czartem, trzymają oddechami wartę i płonie gwiazda, świt rozbrzmiewa. Powiedz im to, aniele z nieba. Było to słuchowisko Wojciecha Chmielewskiego, Powiedz im to, aniele. Wystąpili w roli Szandora Marojego Olgierd Łukaszewicz oraz Elżbieta Kępińska, Joanna Jerzewska, Marcin Bosak, Miłogo Streczek, Adam Ferency, Andrzej Ferenc. Opracowanie muzyczne Tomasz Obertyn, realizacja akustyczna Tomasz Perkowski, reżyseria Waldemar Modestowicz.